Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o łapce oraz subskrypcji, a my przechodzimy do omówienia sobie Gatsby Routingu. W tym odcinku chciałbym Was tylko poinformować, że naprawdę Gatsby posiada bardzo rozbudowany system routingu. No może nie tak jak Next.js, ponieważ ludzie bardziej chwalą ten routing w Next.jsie. Natomiast Gatsby sam w sobie i tak jest naprawdę na solidnym poziomie, jeżeli chodzi o routing. Sam Gatsby ma bardzo dużo informacji, które możecie wyczytać w samej specyfikacji. Jak widzicie, w Gatsby możecie edytować ruty, na przykład kiedy pobieracie jakieś rzeczy z dato CMS-a. W tym momencie na ekranie widzicie, że kiedy pobierane są produkty, załóżmy właśnie z CMS-a, to tworzone są do nich zdefiniowane ruty. W tym miejscu jest to path, czyli generalnie ścieżki. Te rzeczy mogą być dla Was trochę skomplikowane, natomiast zajmiemy się tym w przyszłych lekcjach, kiedy będziemy działać z dato CMS-em lub z jakimś innym CMS-em. W następnym odcinku zajmiemy się natomiast podstawową rzeczą, czyli linkami. Na ten moment, jeżeli macie czas, zachęcam Was do przejrzenia tej dokumentacji na temat routingu w Gatsby. Tutaj są tylko dwie zakładki, File System Route API, w której jestem, oraz Creating Routes. Także w tym szybkim odcinku to tyle. Lećmy do kolejnego, gdzie powiemy sobie troszeczkę więcej na temat linków. Trzymajcie się, cześć!